Wszędzie, gdzie się tylko nie obejrzymy, ktoś się na kimś mści. No mamy tutaj przykłady, może nie chciałabym wymieniać wszystkich krajów, bo chyba musiałabym wymienić wszystkie. Ale generalnie wygląda na to, że ten proces zemsty jest takim procesem ciągłym, obecnym. I chciałabym porozmawiać z Panem, skąd on się bierze. Znaczy, w ogóle gdzie jest zemsta w nas? Czy zemsta jest w mózgu, w naszych duszach, w naszych sercach? Jaki to jest proces? Czy to jest proces chemiczny, jak ta zemsta się pojawia? Czy to jest coś zakodowane, co mamy w genach? Ja w ogóle gratuluję Pani pytania, ponieważ ono jest dosyć rzeczywiście kontrowersyjne. Sam problem zemsty. Ja spróbowałem się przygotować do tego, chociaż jak wszyscy wiedzą, zadała mi Pani to pytanie wcześniej. I w ogóle jest to problem, można powiedzieć, niesamowity. Dlatego, że zemsta, można powiedzieć, że jest czymś, czym wyróżnia gatunek ludzki od zwierząt. To jest taka ludzka przypadłość, która jest związana z tym, że my mamy świadomość. A jeżeli chodzi o zemstę, no rzeczywiście to jest niesamowita sprawa, ponieważ oprócz bogatej literatury możemy zacząć od Biblii i staro innych tekstów, które są, traktują o zemście jako zemście. Jest miłość, jest żal, jest tęsknota, jest zemsta. Mówimy o tym wszystkim jednym tchem. Nie rozdzielając tego, że powiedzmy, no, żal jest zupełnie czym innym, tęsknota, miłość jest czym innym. Odcienie. I zemsta jest czym innym. I my to tak jednym tchem wymieniamy, tak jakby to była rzecz jakaś normalna, naturalna, przypisana nam wszystkim. Tak. Mało tego, w wielu momentach literatura chwali zemstę. Historia się w ogóle opiera wyłącznie na zemście. No, ja nie znam właśnie wydarzenia historycznego, które nie byłoby spowodowane zemstą. W związku z czym jest to, wręcz my się chwalimy, my uczymy dzieci o tych zemstach. Tak, no w ogóle historia to jest taka dziwna sprawa związana przede wszystkim z dziwnymi, ekstraordynaryjnymi przypadkami, prawda? Właśnie, historia, książka do historii dla dzieci to jest to, kto kogo zadźgał albo dokładnie, albo kiedy, gdzie i w jakich. Ale proszę zobaczyć, ja sobie tutaj wypisałem na karteczce różne słowa, które są bardzo blisko zemsty. Jedna to jest wina i kara. Drugie to jest na przykład krzywda i zadośćuczynienie. Zniewaga, odpłacenie się. Obelga, odwet, rewanż. I gdzieś się tutaj pojawia zemsta. Ale proszę zwrócić uwagę, że my mamy pewien podstawowy problem z naszą świadomością. Mamy świadomość, która jak gdyby artykułuje nasze zachowanie. Mamy podświadomość, która nam podrzuca różne sprawy, o których możemy nie mieć pojęcia, ale świadomość to wyłapuje i w jakiś sposób interpretuje. Teoria automatycznej duszy, tak? No, która myśli za nas, podejmuje za nas decyzje. No, może nie zupełnie tak, tylko generalnie rzecz biorąc mózg funkcjonuje w sposób, można powiedzieć, konfabulacyjny. To znaczy mózg rejestruje pewne fotografie. Jak zarejestruje te fotografie i ułoży je w pewnym porządku, to on nie zapamiętuje czynności między fotografiami, tylko sobie dobudowuje kwestie od początku do końca na podstawie poszczególnych fotografii. Żeby dać Pani przykład, nie pamiętam, czy Czapek, czy Haszek, chyba Czapek napisał taką książkę, w której zawiadowca stacji przechodzi na emeryturę i postanawia napisać swoją biografię. I pisze tą biografię, po czym czyta i myśli sobie, Jezus Maria, czy ja byłem taki nudny? Przecież tam były jakieś kobiety w moim życiu. I pisze następną biografię, która jest zupełnie inna, niemniej fakty są dokładnie identyczne. Potem patrzy i mówi, co to jakiś taki dziwny, jakiś Lovelace, a przecież był wątek bohaterski. I puszcza ten wątek bohaterski. To są trzy opowieści,
tak jak w Rashomonie, trzy opowieści zupełnie inne o tych samych faktach. Oczywiście. Pamiętamy film, gdzie on mówił zupełnie co innego, ona mówiła zupełnie co innego o dokładnie tych samych momentach i faktach. A fakty były dokładnie te same. Tak. Nawet świadek, który się temu przyglądał, daje czwartą interpretację, która nie ma żadnej żadnego powiązania. Powiązania. Czy chce pan mi w tym momencie powiedzieć, że po prostu dla każdego zemsta jest czym innym? Samo pojęcie zemsty? Że nie możemy zdefiniować zemsty? Etyka każdego człowieka jest inna. My możemy grupować etyki w obszarach, powiedzmy sobie, etyki zbliżone do chrześcijańskich etyk, albo etyki zbliżone do jakichś innych etyk. Ale każdy z 6,5 miliarda ludzi ma własną etykę wewnętrzną. I teraz pytanie, co się dzieje, jeżeli ktoś zawinił w stosunku do mnie? No tak, ale to już mówi pan troszeczkę o takich blaskach i cieniach, że w każdym kraju, w każdej kulturze inaczej tak samo jest pojmowane pojęcie miłości na przykład, tak. Czy ktoś kogoś kocha, czy nie. Ale to są już tylko blaski i cienie, bo mamy gdzieś ponad jakby ludzką, ponad etyczną, ponad religijną definicję, powiedzmy. Swoją. No tak. Nawet nie swoją, nawet właśnie bym powiedziała taką bardzo ogólną definicję. I tak samo mamy bardzo ogólną definicję, jeżeli sięgniemy do słownika języka polskiego, do Roszewskiego, to będzie dokładnie powiedziane, tak. Co to jest zemsta. I nie przypuszczam, żeby ta definicja różniła się bardzo od definicji słownikowych w innych krajach. Przykładem zemsty jest na początku lat 90. pewien Chińczyk, przyszedł na uniwersytet, jeden z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, z pistoletem, zabił 5 osób, 6 ciężko zranił, po czym popełnił samobójstwo. Z jakiego powodu? No właśnie, ale nie był to rewanż, tylko była to zemsta, tak? A chwileczkę, właśnie nie wiem. Mhm. To zastanówmy się przez chwileczkę nad tym przypadkiem. Co się wydarzyło? Otóż wydarzyło się to, że on nie otrzymał nagrody za swój doktorat. No tak, ale on nie poszedł w tym momencie i nie zabrał komuś nagrody za doktorat, żeby też nie otrzymał nagrody za doktorat, prawda? Rewanż to jest rewanż, natomiast zemsta to jest zemsta. Oko za oko, ząb za ząb, czyli w momencie... No tak, w tym przypadku on doszedł do wniosku, że ta grupa osób, dziekan Wydziału Fizyki oraz tam promotor i ktoś jeszcze... Są winni. Są winni. W związku z tym trzeba ich ukarać. Tak, a ponieważ wymiar sprawiedliwości nie funkcjonuje, wobec tego on sam dokona aktu zemsty. Właśnie, zemsty czy kary? Zemsty. Mm-hmm. Zemsty. Zemsty za doznaną krzywdę. Wziął i zabił. Czyli co to jest ta zemsta? Rodzaj rewanżu? Ale zobaczmy drugi przypadek. Drugi przypadek był analogiczny 2 tygodnie później, w innym mieście zupełnie. Dżentelmen przyszedł na pocztę i zastrzelił 4 osoby, a 4 ciężko ranił, po czym popełnił samobójstwo. To jest zresztą znany w psychologii przypadek, że pewne zachowania indukują inne zachowania. Dlaczego? On się również zemścił na tych osobach, ponieważ go wyrzucono z pracy. No tak, ale z kolei znowu wiemy, że w definicji zemsty istnieje coś takiego, że daje to pewien, jakby pewną satysfakcję. Że to jest wtedy zemsta, tak, jeżeli ja daje określoną satysfakcję. Tak, specjalnie pokazałem, prawda? Te drastyczne przypadki. Jeżeli on popełnia samobójstwo, to zaraz trudno to mówić wytłumaczymy. O satysfakcji. Zaraz, a przynajmniej nie zdążył skorzystać z tej satysfakcji. Niemniej to czasami tak bywa, że nie możemy żyć z pewną rzeczą i potem jakoś musimy sobie skompensować. Człowiek próbuje się ustawić na drabinie dominacji, gdzieś w jakimś miejscu. Do tego dąży. To znaczy za każdym razem dążymy albo dominować nad kimś, albo akceptować dominację czyjąś. To jest działanie podświadome. Nasz wewnętrzny mechanizm prze do tego, żeby ustawiać się gdzieś na drabinie dominacji. My możemy to sobie różnie tłumaczyć. Możemy powiedzieć, to się troszeczkę inaczej nazywa, na przykład utrzymywanie i poprawianie wizerunku. Utrzymywanie i poprawianie wizerunku. I proszę zobaczyć, utrzymywanie i poprawianie wizerunku mojego. W krajach azjatyckich jest niezwykle ważnym utrzymanie twarzy. To jest utrzymanie swojego wizerunku. No właśnie to chciałam powiedzieć, że to zależy od punktu odniesienia, dla kogo jest to wizerunek tak ulepszony. Jest. Tak jest. Prawda? Bo to niemniej zawsze. W naszym pojęciu tak może tylko być. Zawsze jedynym
sędzią naszych czynów w rzeczywistości jesteśmy my sami. W związku z tym ta nasza świadomość, ona patrzy na nas jak gdyby przez jako lustro i mówimy, gdzie my jesteśmy. I oczywiście z mojego punktu widzenia zemsta jest jakimś takim dziwnym tworem. To ma jej z punktu widzenia biologii jako takiej, to znaczy zachowania się zwierząt, zemsty nie ma jako takiej. Bowiem jest walka o dominację, jest walka o miejsce w stadzie, jeżeli jest to społeczne zwierzę, a mówimy o społecznych zwierzętach. Poprawianie wizerunku. Poprawianie wizerunku może nie bardzo, ustawianie miejsce w stadzie. To nie jest kwestia poprawiania wizerunku. Poprawianie wizerunku pojawia się w świadomości, to znaczy pojawia się u nas, to znaczy my rozumiemy, czym jesteśmy, rozpoznajemy swoje własne oblicze w lustrze i w związku z tym musimy siebie gdzieś włożyć w ten cały system, który ten cały świat nasz wewnętrzny. I co się dzieje? W pewnym momencie nam się coś niszczy, ponieważ my uważamy, że powinniśmy być na innym stopniu w hierarchii, a ktoś nas zmusza do, wpycha nas w inny stopień hierarchii, w której my powinniśmy być według nas samych. No tak, ale to u wielu osób wcale nie powoduje uczucia zemsty. U wielu osób nie powoduje. Wcale nie chcą się wtedy mścić, odchodzą z pola walki, tak, czy po prostu szukają satysfakcji w innym miejscu, a nie w tej hierarchii. Dotykamy do sprawy zasadniczej. Osoba, która ucieka z pola walki, w gruncie rzeczy nie potrzebuje zemsty, ponieważ już poddała się. No właśnie. Osoba, która jest zmuszona do opuszczenia pola walki z jakichś przyczyn, zachowuje to w sobie. Ale też nie u wszystkich wywołuje to uczucie zemsty. Tak. Zachowuje żal, niemniej, zachowuje te osoby, pretensje, prosto mówiąc, czuje się skrzywdzona, czuje się może niedoceniona, niedowartościowana, ale to uczucie konkretnej, fizycznej chęci zemsty, że teraz się przygotowujemy, żeby się zemścić, bo żeby się zemścić, trzeba się przygotować. Właśnie nie myliłabym tu pojęcia kary, która powstaje czasem w tym samym momencie, no coś tam dziecko stłukło, dajemy mu klapsa. Jest to kara, prawda? Uczucie zemsty jest to uczucie, które powoduje u człowieka chęć wręcz przygotowania się do tego, wygrania i jeszcze zrobienia takich czynów, które będą typu oko za oko, wszystko, ząb za ząb. Niekoniecznie oko za oko, ząb za ząb. I dadzą jeszcze satysfakcję. Może za oko wszystkie zęby albo i tak dalej. Tak. To jest tylko kwestia ustawienia się wewnętrznego. Mhm. Rzecz w tym, że w momencie, w którym jest naruszona moja pozycja w mojej hierarchii i w moim pojęciu przez osobę trzecią, ja mogę zareagować w różny sposób. Mogę to zaakceptować, mogę to zignorować, a może to być związane właśnie w moim kodeksie etycznym z utratą twarzy i z koniecznością rewanżu. Możemy to odłożyć na później, a może się zdarzyć po prostu przypadek taki, że ktoś nam zrobił coś nie tak, przynajmniej nam się tak wydawało, za lat 5 okazało się, że zmieniliśmy strony biurka. I wtedy nagle u mnie się pojawia, aha, przychodzi ten Wacek, który mnie tu wczoraj, znaczy 5 lat temu powiedział, że ja jestem głupi pawian. No usunął nas z tego biurka, z tamtej przykład. Strony na przykład. Wtedy pojawia się chęć rewanżu, który możemy nazwać zemstą, dlatego że zamiast obiektywnie ocenić pracownika, podłożyć go pod, wstawić go w określone testy i inne rzeczy i powiedzieć, no trudno, no, zachował się w stosunku do mnie niewłaściwie. Czyli nie u wszystkich jakby ta zemsta zostaje wywołana. Czyli widzimy, zmierzam do tego, co się stało? Skąd ona się bierze i dlaczego? Etyka. Etyka i kultura jest podstawowym elementem w tej całej operacji. To znaczy, czyli zakłada pan, że to nie jest przydzielone, jakby wrodzone, że po prostu... To, co nam jest przyrodzone, to tylko to, żeby się ustawić w odpowiedniej hierarchii w stosunku do reszty społeczności. Jeżeli jestem ustawiony maksymalnie do maszerowania do góry, będę się starał, jestem typem dominanta, będę się starał wchodzić wyżej i wyżej i wyżej i wyżej, będę bardziej
narażony na to, by odczuwać uczucie rewanżu. Ale niekoniecznie się mścić. Tak, rewanż czy też zemsta są bardzo blisko koło siebie. To właśnie te słowa, czyli zadośćuczynienie, odpłacenie, wina, kara. Czy to, ja są, sądzę, emocje? Czy to są emocje, które są powiedzieć w człowieku i jak pan się pięknie wyraził przez telefon, że budzimy wściekłe psy w sobie? Emocja to jest troszeczkę jak potencjometr, że pewne działania przykręcamy mocniej lub słabiej. To jest emocja. Jeżeli ja jestem silnie emocjonalny, to ja reaguję bardzo szybko. Oczywiście to są emocje. Silniejsze lub słabsze. Czyli ten potencjometr może być mocniej nastawiony, może być słabiej nastawiony. My potrafimy sobie bardzo dużo rzeczy wytłumaczyć. To bardzo dziwne, ale generalnie rzecz biorąc, żyjemy w takim świecie, który jest dla nas wygodny. To jest to, o czym żeśmy mówili, o tych krzywych butach. W momencie, w którym mamy krzywe buty wbite na nogę, te buty w pewnym mierze są bardzo złe dla nas, źle chodzimy, ale później i noga się dopasuje, i but się dopasuje, i jakoś chodzimy.